Hejka! Dzisiaj Wam pokażę moje przybory do Back to School! Zaczynamy! W pierwszej kolejności pokażę Wam zeszyty. Najpierw zeszyt do muzyki, do nut. Będę sobie pisała nuty. Chyba każdy wie, jak zeszyt do muzyki wygląda w środku, ale pokażę tak czy tak. I ogólnie takie klasyczne kolory. Podoba mi inny zeszycik. Ten zeszyt jest do informatyki. Nie było dużego wyboru, więc wybrałam taki. Zwykły. Informatyka pisze. Lubię takie zeszyty, które są podpisane. Fajnie to wygląda. Dobra, kolejny zeszyt. Kolejny zeszyt to będzie do religii. Z Janem Pawłem II. Bardzo ładny, podoba mi się. I pokażę Wam, jakie kartki ma w środku. Takie śliczne. Wskaż mi, Panie, Twoje drogi. Ładne zeszyty. Kartki śliczne, dlatego wybrałam taki zeszyt. Kolejny. To jest zeszyt w kotki takie. Fabuls. Zwykły w kratkę. Spodoba mi się, kotki ogólnie są fajne i czarne, białe kolory, fajne. Kolejny to będzie taki modny zeszyt, mega mi się spodobał, te kolory są cudne. Stół również, również w kratkę, tak można się podpisać. Tak wygląda, bardzo mi się podobał ten zeszyt. Drugi podobny taki zeszyt. Ma inne kolory. Na pewno mi się przyda do jakiegoś przedmiotu. Bardzo mi się podobają te wzory. Są śliczne. Mega. Ok, kolejny zeszyt. To będzie... taki, bardzo ładny, z parasolkami. Pastelowe kolory. Spodobało mi się bardzo. I w linie. Pewnie wezmę go do polskiego. Kolejny to będzie Be Wild. Też jest bardzo ładny. Też ma fajne wzory, fajne kolory. W kratkę. Właśnie często te zeszyty. Ogólnie w tamtym roku nie było takiego fajnego wyboru, a w tym cudne są te zeszyciki wszędzie. Jeszcze taki zwykły z pieskiem. Ogólnie ja kocham psy. I to jest zeszyt w kratkę. Fajne. Taki śmieszny ten piesek. Kolejny ten zeszyt, chyba najładniejszy, jest taki. Jest naprawdę śliczny. Jak go zobaczyłam, od razu musiałam go mieć. Śliczny jest. Na pewno przyjemnie mi się będzie w nim pisało. Mega mi się podoba. Śliczny jest. Dobra, to chyba już tyle z zeszytów, ale jeszcze popatrzę. Tak, tyle. Może teraz piórnik. Piórnik w flamingi. Był jeszcze taki miętowy, ale bardziej mi się podobał ten. Jest cudowny. W środku wygląda tak. Ma naprawdę dużo miejsca. Ślicznie jest, naprawdę mi się podoba. Dlatego kupiłam ten piórnik, ponieważ lubię flamingi i też lubię kolor różowy. Fajne połączenie. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Mi się mega podoba. Wszystko mi się podoba. Następna rzecz to długopisy żelowe. Bardzo lubię takimi długopisami pisać i nie mogę się doczekać, jak będę nimi pisała w zeszycie. Cztery kolory. Tak, tak. I następna rzecz.
to jest, jeszcze taki piórnik na kredki, bo nie chcę, żeby mi się ten pobrudził, a ten w środku jest gumowy, dlatego sobie go kupiłam na kredki specjalne. Super jest. Gumowy. Okej, kolejna rzecz to będą podkreślacze. Są z jednej strony cienkie, a z drugiej strony grube. Cztery kolory. I jeszcze następna rzecz to strugaczka. No chyba każdy w szkole musi mieć strugaczkę. Dwie dziurki ma na grube kredki i na cienkie. Jeszcze mam takie dwa kolorowe długopisy. Jeden jest różowy, jeden żółty. Dobra. Kolejny to teczka. Teczka jest bardzo przydatna na jakieś dokumenty, na sprawdziany w szkole. No, musiałam ją mieć. Następna rzecz to korektor. Korektor, ja będę pisała długopisem nazywalnym, ale jak go zapomnę, no to będę pisała normalnym długopisem. I jak się pomylę, to będę używała korektora. Kolejna rzecz to te właśnie długopisy zmazywalne. Jeden zmazywalny, drugi taki zwykły. I mają trzy wkłady. No, chyba teraz każdy ma taki długopis albo miał. Naprawdę są modne, znaczy nie modne, tylko są super, bo można zmazywać. Bardzo przydatne, polecam. Okej, kolejna rzecz to cyrkiel czwartej klasie, piątej itp. Jest naprawdę potrzebny do matmy. Cyrkiel z długopisem i z dwoma rysikami. Różowy. Kolejne rzeczy to karteczki kolorowe, żeby sobie zaznaczyć, gdzie miałam zadanie domowe. Bardzo mi się to przydaje na angielski szczególnie. Zawsze sobie zaznaczałam. I kolejna rzecz to jest na dokumenty. Można tu schować dokumenty. Fajne wzorki, albo ogólnie takie wzorki. Podoba mi się. Kredki. No, kredki to z Bika tylko. Są naprawdę fajne, polecam. Fajnie się nimi rysuje. No, 12 kolorów. A wy teraz napiszcie w komentarzu, czy już zrobiliście zakupy do szkoły i czy były udane. Kolejna rzecz to taki zestaw ołówków. Te ołówki są różnorodne. Na pewno mi się przydadzą te ołówki na technikę i na matematykę. Pierwszy raz widzę taki zestaw. Super, naprawdę. A teraz czas na coś innego. To jest taki żel antybakteryjny. Bez użycia wody. Bardzo przydatne. Musiałam to zakupić. Kolejna rzecz to notes. Do pisania, kiedy będzie sprawdzian, kartkówka, bo może się zdarzyć, że zapomnę, więc zawsze warto zapisywać. Taki sam mam zeszyt, nie wiem, czy zauważyliście, pokażę wam nawet. Tylko w inne wzory. Ten wzory kotki, a tu jest takie strzałki, ale to sama firma. Fajne dobranie. Dobra, inna rzecz to klej w sztywcie. Klej jest bardzo przydatny do techniki. Taki zwykły. I następna to gumka do mazania. Jeszcze nigdy z tej firmy nie używałam tej gumki, ale spróbuję. Może będzie dobrze zmazywała.
kolejna rzecz to takie karteczki malutkie. Fajne są, bo są małe. Można sobie przylepiać i pisać. Muszę tutaj zrobić zadanie domowe, na przykład. Następna rzecz to takie dwa długopisy. Bardzo cienkie, ale miałam je w zeszłym roku i bardzo były dobre. Fajnie się nimi pisało. Następna rzecz to nakładki na zeszyty. Dużo ich jest, bardzo. I niestety już ostatnia rzecz w naszym Back to School. Jest to linijka, kątomierz i ekierka. Kolor różowy. No to tyle, już kończymy nasze Back to School. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Pa, pa, do następnego odcinka.